Na razie działa jedynie 100-metrowy odcinek kąpieliska po stronie wschodniej. Pomimo, że pogoda jeszcze nas nie rozpieszcza, już jest zainteresowanie plażowaniem nad Bałtykiem. Postanowiliśmy, tak jak było to w roku ubiegłym, uruchomić te pierwsze 100 metrów już 1 czerwca, z uwagi na to, iż już dość dużo turystów do Ustki zjeżdża. Na pełnych obrotach kąpielisko będzie funkcjonować od 1 lipca na plaży wschodniej. Rozciągać się będzie na 400 metrach linii brzegowej, rozpoczynając od około 250 metra od wschodniego falochronu. Na tym odcinku pracować będą 4 wieże ratownicze, natomiast na plaży zachodniej funkcjonować będą 2 kąpieliska. Ustka Zachód 1, obejmujące długość 100 metrów linii brzegowej, liczonych w kierunku zachodnim od około 120 metra od falochronu zachodniego, oraz Ustka Zachód 2, także o długości 100 metrów, liczonych w kierunku zachodnim od około 620 metra od falochronu zachodniego. Plaża patrolowana jest przez ratowników także z łodzi i skuterów. Łącznie nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwać będzie w sezonie około 28 ratowników słupskiego WOPR-u.